Witam Państwa serdecznie. Maciek po wakacjach, jak przed chwilą mi powiedział, krótkie, intensywne, petarda była. Ja przed wakacjami, które może się zdarzą, a może się nie zdarzą. Natomiast vlog turystyczny to nie tutaj. Pozdrawiam Państwa serdecznie w imieniu swoim oczywiście, mojego partnera w tej dyskusji, Maćka Miszkina, weryfikacja numer 11. Witam Cię, Maćku. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. U mnie bardzo dobry, dzień dobry. Zaczniemy od tego, co się działo w Kanadzie, bo tam parę rzeczy miało zostać zweryfikowanych, natomiast parę rzeczy było zweryfikowanych, natomiast zacznę może ja na początku, natomiast kilka zupełnie nie. Ja akurat stawiałem na to, że walka na punkty pójdzie Mbili kontra Derevianchenko. Myślałem, że wygra tą walkę Mbili, także akurat to jest w porządku, natomiast również byłem przekonany, że Vianello wygra, ale myślałem, że jakimś sposobem ten Lev Mahmudow z tym gladiatorem wytrwa do końca. Natomiast powiem tak, zacznę od Lwa Mahmudowa i Vianello. Został wyprostowany, sprawdzony, zweryfikowany Lev Mahmudow już przez niejakiego Kabayela. To wiedzieliśmy. Tak naprawdę to wszyscy zawsze wiedzieli, jak trzeba walczyć z Mahmudowem. Nie trzeba się przejmować tymi cepami. Jak masz odpowiednią szybkość, zawsze go wyprzedzisz, bo tam miejsca, żeby zadać te ciosy po tych cepach, które lecą, to było tam ciężarówką. Można by było wjechać w jego twarz. No i dokładnie tak od pierwszej rundy zrobił Guido Vianello, który, przypominam, jeden i drugi pięściarz wrócił po porażce. Jeden przegrał niejednogłośnie za jakbą, gdzie wynik mógł pójść w drugą stronę. Drugi przegrał przed czasem z Kabayelem, gdzie wynik nie mógł pójść w drugą stronę, bo to było bicie Mahmudowa. To się powtórzyło w 100% w tej walce. Vianello nie miał nawet testowanej szczęki za mocno, no bo jeżeli nie zdążysz kogoś trafić, no to go nie będzie bolało. I tak to wszystko wyglądało. Co prawda walka zatrzymana na koniec siódmej rundy przez lekarza, ale gdyby tam lekarz nie wkroczył do akcji, no to byłby knockout Vianello. Z Mahmudowa nic nie będzie. Nigdy nie byłem fanem jego boksu. Część z fanów, może nie fanów, bo fani boksu wiedzą, o co chodzi. Duży i silny nie znaczy dobry. Zupełnie nie znaczy. Bardzo jednowymiarowy pięściarz. Zupełnie nic ciekawego się po nim nie spodziewam. Już teraz chyba nic więcej z niego. Znaczy nie chyba, tylko na pewno nic więcej z niego nie będzie. Natomiast główna walka wieczoru to miała być weryfikacja, więc tutaj ten tytuł pasuje idealnie. To miała być weryfikacja tego, czy Mbili jest pięściarzem, przypominam, Mbili numer jeden ringu. Oczywiście czempionem 168 jest Canelo, ale numer jeden w rankingu to był Christian Mbili, walczący w Kanadzie, Czech z Kamerun. Natomiast prawda jest taka, że ja po tych 10 rundach nie widziałem żadnej weryfikacji Mbili. Ponieważ jeśli 38-letni Serhii Derevianchenko walczy z oderwanym bicepsem od początku czwartej rundy i potrafi dotrwać do końca, no to nawet jeśli werdykty są, jeden z werdyktów był wszystkie rundy dla Mbili, co jest nieprawdziwe, jeśli jest sytuacja, kiedy w siódmej rundzie jednoręki Derevianchenko potrafi przez dwie trzecie rundy bić i to mocno z tej prawej ręki, która mu została, Mbili, no to znaczy, że Mbili nie jest gotowy. Mówienie o Canelo Alvarezie w kontekście Mbili było już wcześniej takie duże znaki zapytania. Natomiast dzisiaj to nawet nie ma o czym mówić. To jest oczywiście bardzo dobry do oglądania pięściarz. Stara się ciebie znokautować, idzie do przodu. Natomiast no tutaj, jeśli został zweryfikowany, to na minus, bo nie masz prawa z jednorękim pięściarzem. Jeśli marzysz o tym, żeby bić się z Canelo, jeśli jesteś uważany za numer jeden magazynu Ring, czyli poważnego ringu, nie masz prawa być tym, który przeciąga walkę, nie przeciąga, tylko nie umie ją skończyć przed 10 rundą. Jeszcze jedna rzecz, o której chciałem cię zapytać, Maciek, to jest dla mnie całkowicie niezrozumiała sprawa, dlaczego jego trener André Rozier nie skończył tej walki w szóstej rundzie, ponieważ wiadomo było, że tutaj nic się nie może zdarzyć, ale to absolutnie nic. Nie miał prawa tego wygrać, przegrywał rundę za rundą,
ostatnich dwóch rundach było plus 30 power punches na korzyść Billy, natomiast Rozier patrzył na to, jakby się nic nie działo. Krytyka z każdej możliwej strony, od pięściarzy, dziennikarzy, komentatorów, i całkowicie słuszna, ponieważ Derevyanchenko ma 38 lat, nie przeciągasz walki, której nie jest w stanie twój pięściarz wygrać. Nie jest w stanie. Dobra, teraz moja opinia już została wygłoszona z ambony, na ten czas na Maćka. Jeśli chodzi o walkę Derevyanchenki, to ja bym ją przerwał, jeśli bym był trenerem w narożniku Siergieja. Tutaj jedna tylko rzecz przemawia na obronę trenera. To jest to, że Derevyanchenko nigdy nie przegrał przed czasem. Jakby być może trener chciał podtrzymać w nim tą pewność siebie, tą famę toczącą się za nim, bo to jest naprawdę straszny twardziel. Ja rozmawiałem z Maćkiem Sulenckim przed tym pojedynkiem, bo chciałem ten pojedynek obstawić. Obstawiłem, że mimo, że Derevyanchenko ma już 38 lat, obstawiłem, że Billy wygra ten pojedynek na punkty. Maciek przekonywał mnie, że Derevyanchenko jest w mega formie, jest w takiej formie jak zawsze, czyli przygotowany top. Przygotowany, widać to ciało było przygotowane, bo on zadał 125 ciosów tak prawą ręką, ciosów prostych chyba. No to jest, a 215 zadał Mbili, ciosów prostych, gdzie nie ma drzewów. Przez 4/5 walki nie ma drzewów. No to jest imponujące. Więc on przygotowany był fizycznie świetnie. Co więcej powiem. Tak naprawdę, że żeby Derevyanchenko nie miał tej kontuzji, to być może ja bym to przegrał, bo on mógł wygrać ten pojedynek. I to było takie ryzyko stawiając. Ja po prostu myślałem, że sędziowie kanadyjscy nie pozwolą mu wygrać i dlatego postawiłem na Billiego na punkty, ale miałem świadomość, że to będzie równa walka. I być może dlatego trener nie przegrał, żeby podtrzymać w nim tą pewność, przekonanie, że on jest nie do położenia. No i wydaje się, że jest. Przegrywasz z Golovkinem na punkty, Golovkinem, który być może nie był w najlepszym okresie swojej kariery, ale jednak dalej bardzo był niebezpieczny wtedy. Przegrywasz z Jacobsem niejednogłośną decyzją. Przegrywasz z Charlo. Nie było w ogóle w żadnym z Mungiją, który idzie na ciebie nieustannie. Więc tutaj musisz być niezwykłym twardzielem, jakimś fenomenem pod tym względem. I to nie chodzi tylko o jego wytrzymałość na ciosy, ale sposób, jak on się zachowuje po trzymaniu mocnego uderzenia, bo każdy z nas przyjmuje uderzenie mocne. Floyd Mayweather nawet, który nigdy nie został pokonany, też przyjął, na przykład pamiętam takie uderzenie, czy od Carlosa Maidany, czy od Shane'a Mosleya, więc każdy da się trafić. Ja, gdyby nie pamiętam, która to była runda, ale jedna z początkowych rund, czy środkowych rund walki z Maidaną, gdyby ta runda trwała 15 sekund dłużej, to by Floyd był znokautowany. Ja jestem do dzisiaj o tym przekonany, widziałem to 50 lat, ale przepraszam, 50 razy. Przepraszam, ci przeskoczyłem, bo tak czasami bywa. Ale fakt jest taki, że nigdy nie został. I tylko tego trzeba się trzymać, bo już w naszych rozmowach przyzwyczailiśmy się, że trzymamy się faktów. I Floyd pokazał wielokrotnie, jak trzeba należy przetrwać kryzys. Przecież z Mosleyem było dużo do tego, żeby zakończyć ten pojedynek, a nawet po tym najmocniejszym uderzeniu nie było tego blisko. Więc tutaj Derevyanchenko ma też sposób swój, świetnie skraca dystans, wie ten dystans. Chodzi ze swoimi ciosami, odpowiada w momencie, kiedy jest zagrożony. Tu dodatkowo należy zaznaczyć, że robił to jedną ręką, ale też wydaje mi się, że on Billego w tej siódmej rundzie, o której mówiłeś, podłączył lekko, więc on miał teoretycznie szansę na zwycięstwo w tym pojedynku przed czasem, ale też ty wiesz lepiej, chyba Bradley komentował ten pojedynek, tak? Tak jest. I słusznie zauważył, że ciosy Derevyanchenki nie robią nam Billim odpowiedniego wrażenia, bo jeśli cokolwiek można powiedzieć o Billim, to, że jest bardzo silny fizycznie i bardzo twardy przez to. I tutaj rzeczywiście była mała szansa, nikła na znokautowanie, więc tej walki nie należało ciągnąć. Mając świadomość, że ten płyn w mózgu, który ma za zadanie chronić nas mózg, on w trakcie
starzenia się nam ubywa, więc ten mózg jest mniej chroniony i te cioty jakby sprawiają nam większą szkodę. I tutaj trzeba było pamiętać, że Derevchenko ma 38 lat i tej walki nie ciągnąć, szczególnie, że wstydu by mnie przyniosło poddanie się, bo on nie przegrał znokautowany, tylko przegrał po prostu przez kontuzję, więc tutaj była specyficzna sytuacja, techniczny nokaut po przerwie, szczególnie po rundzie, bo on tą rundę, w której doznał tej kontuzji, to chyba wygrał, z tego co pamiętam. Tak, to jest ta runda, którą on wygrał. Natomiast siódma runda, to jest prawda, on tam parę razy trafił, na koniec sam został trafiony na koniec siódmej rundy. Natomiast to, co wspomniałeś, Maciek, patrząc z punktu widzenia narożnika, to wiadomo było, że powiedzmy w siódmej rundzie jest, czy początek ósmej rundy, no to wiadomo, że przewaga punktowa tak wielka jest Mbili, że ty musisz wygrać to przez nokaut. Natomiast wspomniałeś o tym płynie ochraniającym mózg, którego coraz bardziej brakuje z wiekiem. 193 power punches przyjął Derevchenko, nikt z jego dotychczasowych rywali, a miał takich rywali, którzy biją bez przerwy, jak Golovkin czy Mungia, którego wspominałeś, nie trafił go 193 ciosami. Ja wiem, że są tacy ludzie, po których to nigdy się nie odbija w późniejszych latach, natomiast takich ludzi jest mało, bardzo, bardzo mało. Także biorąc pod uwagę całą przeszłość, którą miał Andrei Rozier z Derevchenką praktycznie od zawsze w jego narożniku, nikt nie zna lepiej pięściarza. Sam wiesz o tym, wychodziłeś na ring, niż człowiek, który z tobą trenuje. Natomiast tutaj może ten szacunek dla Sergeja, który nigdy nie przegrał, okazał się ważniejszy i to moim zdaniem był błąd niż myślenie, co będzie z Sergejem, jak przyjmie 193 ciosy od gościa, który naprawdę potrafi bić, bo Mbili miażdży swoich rywali dotychczasowych. Tam były ciężkie nokauty, tam byli ludzie opatrywani na ringu, także tutaj ten problem z naprawdę dobrym trenerem mam i tutaj chyba o dwóch rzeczach myślał, jak chronić swojego pięściarza. On zasługuje na to, nigdy nie przegrał, natomiast to był moim zdaniem błąd. Moim, tak jak powiedziałem, też, ale też nie jestem jakoś specjalnie tym zaskoczony, bo szczególnie na rynku amerykańskim to widać, że cel uświęca środki, że generalnie nikt się z pięściarzami nie patyczkuje, to nie jest Polska, gdzie się hucha i dmucha, tam jest tych pięściarzy mnóstwo i jakby nie ten, to następny. Sam wiesz, że w tych gymach kręci się bardzo dużo talentów. Ostatnio wspominałeś mi trenera z Meksyku, który odprawia tygodniowo kilka czy kilkanaście osób i nawet nie wie, czy któryś z nich nie wygoni z sali treningowej mistrza świata. Więc tutaj jakby no, to jest taki mental, taki sposób, którego my nie zmienimy. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem jeszcze raz, ja bym ten pojedynek przepał. A jeśli chodzi o walkę Mahmudowa z Vianello, ja tu się pomyliłem. Miałem świadomość, że Mahmudow jest ograniczony. On mi się też nigdy nie podobał i jakby Caballero zweryfikował go całkowicie. Natomiast ja też nigdy nie wierzyłem w Vianello. Lampeczka mi się trochę zaświeciła w momencie, kiedy zrobił to split decision za Jagbą, bo ja sądziłem, że Jagba go znokautuje. Wydawało mi się, że Vianello po pierwsze, on ma szybkość jak na takiego wielkiego zawodnika, świetne nogi, dobre cioty proste, natomiast wydawał mi się delikatny. Ale tak analizując jego karierę, to przegrał z Rajsem bodajże przez rozcięcie. To nie był knockout, mimo że Rajs tam wypalił kilka tych bomb z prawej ręki. Później z Jagbą zniósł wszystko bez śladu, a nawet pogonił Jagbę w późniejszych rundach, bo Jagbie skończył się tlen, a Vianello nie. Vianello też nie tracił nigdy jakby w tym pojedynku nadziei na to, że wygra walkę z Jagbą. I tutaj, tak jak powiedziałeś, mogła iść walka w dwie strony. I powinna mi się zaświecić lampeczka, że ten wolny Mahmudow nie będzie w stanie go złapać. Natomiast w tej chwili przekonał mnie Vianello, że oprócz tego, że ma warunki fizyczne i niezłą szybkość pracy nóg, to też jest twardy. Bo ja jakby
tego mu nie dawałem. Nie dawałem mu tego, że może być taki twardy w tych pojedynkach, a jest. No i to będzie powodowało, że on będzie dawał naprawdę dobre walki, bo ja nie wierzę, że on będzie mistrzem świata. Za mało umie, jest za bardzo ograniczony, jest za mało wszechstronny. Tak, ma słaby półdystans, chociaż tu podbródkowe działały, a te Mahmudowa z kolei były śmieszne. A wracając do samego Mahmudowa, to także myślę, że Ganelom mistrzem świata nie będzie, bo po prostu za mało ma asów w rękawie. A jeśli chodzi o Mahmudowa, to poruszał się jak wóz z węgla. Tak naprawdę był śmieszny na tle Guidi Vianello. Vianello to nie jest mistrz świata. Wyobraźmy sobie na przykład, jak wyglądałby Mahmudow w walce z Tysonem Fury. W ogóle nie wiem, czy wiesz, ale z kim sparował Vianello do walki z tym. Sparował tak, tak. Z Ngannou. Czyli Ngannou miał odzwierciedlać tą siłę i tą małą ruchliwość, którą prezentuje Mahmudow, i chyba odzwierciedlał ją dobrze, bo Vianello był przygotowany na wszystko, co zaprezentuje Mahmudow, a te podbródki, gdzie on był odchylony na prawą nogę, miał daleko strasznie do Vianello, tym podbródkowym, i odsłaniał się, bijąc ten podbródek, to wyglądało komicznie. To ja pamiętam, jak trener Fiodor Łapin ochrzaniał za to, mówiąc tak bardzo pobłażliwie, ochrzaniał Artura Szpilkę za te podbródkowe bite właśnie z lin, kiedy był wycofany na swoją lewą, bo on jest mańkutem. Na przykład w walce z McLeanem, i po którym takim podbródkowym McLean złamał mu szczękę, i tu to było to samo. Cały odkryty, widać to było z Warszawy, że on będzie bił ten podbródkowy, także naprawdę wyglądało to czasami komicznie, szczególnie jak zostawiał Mahmudow ten nogi z tyłu. Na pewno tak. Ja powiem tylko jedną rzecz, że wspomniałeś ważną rzecz. Ja również nie wierzyłem Vianello, czy nie w tej walce. Akurat w tej walce myślałem, że wygra. Na początku jego kariery, kiedy zaczął być pokazywany w Top Ranku, zaczął mieć tych silniejszych rywali, ja myślę, Maciek, że on nie był twardy. Że on się zrobił twardy. Bo to nie był pięściarz na początku. Pamiętam go, bo pojawił się Gladiator, fajna ksywka, te spodenki takie tego Gladiatora, wszystko to fajnie, więc to mnie zainteresowało Vianello, czy może cokolwiek zrobić. I on, moim zdaniem, on nie był twardy. Moim zdaniem jego te ostatnie lata na tych amerykańskich ringach zrobiły go tym pięściarzem twardym, no bo jak sam doskonale wiesz, jest taki moment, że po prostu pięściarz może albo stać się twardym, albo po prostu być już po nim. Nie wiem, czy można się tego, wydaje mi się, trochę twardości, czy się może nauczyć, to też możemy dyskutować. Natomiast zawziętości i nie wiem, może przygotowany był lepiej, natomiast dla mnie to była egzekucja od pierwszej rundy. Różnica w szybkości wyglądała tak, jakby jeden był na jakimś przyspieszonym filmie, czyli ten Vianello, a drugi na jakimś zwolnionym. No Hollywood potrafi to robić, my wiemy, natomiast tutaj Hollywoodu nie trzeba było wrzucać. Natomiast dodam jedno zdanie, że po raz kolejny pokazał się ze świetnej strony Abdullah Mason, który ma 20 lat i na moją głowę w 2024 roku nie widziałem większego odkrycia niż Abdullah Mason, jeśli chodzi o pięściarzy. Coś nam, Maciek, zdechło. O, już jest w porządeczku. Natomiast ktoś nas testuje. Natomiast chyba czas dawać Abdullah Masonowi pięściarzy, którzy nie są pomiędzy 200 a 300 miejscem w Boxreka. No bo nie można jednocześnie mówić o tym, że walczę o tytuły, bo ja to krytykuję polskich pięściarzy, nie porównuję Anthony Masona do polskich pięściarzy, a jednocześnie dawać mu, no mówiąc brutalnie, ogórów. No bo ten, który przyjął ten cios z lewej Abdullah, to po pierwsze go nie widział, a po drugie był ogórem w porównaniu do pięściarza, który jest w tej chwili top 25. Natomiast ciekaw jestem, czwarta walka w tym roku, czy tam czwarta walka w ciągu ostatnich 12 miesięcy, to w ogóle się nie zdarza, natomiast ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało z Masonem. Miałeś okazję widzieć ten pojedynek? Jasne. Dla mnie Abdullah Mason to jest większy prospekt od Kishona Davisa. Nie wiem, czy Kishon Davis ma doskonałą obronę, natomiast to, co mnie ekscytuje w pięściarzach, to ten ogień w rękawicach. I na pewno Abdullah Mason ten ogień w rękawicach ma. On jak bije, to
czuć, tam są iskry w powietrzu i czeka się tylko, kiedy on doprowadzi ten cios do celu, a też bije, oprócz tego, że mocno bije celnie, ma świetny timing. Naprawdę fajny zawodnik, fajnie się go ogląda. Między nim a Keyshawnem Davisem to jest powiedzmy taka różnica w odbiorze jak między Shakurem Stevensonem a Tankiem Davisem. Tanka wszyscy chcą oglądać, kupują pay-per-view, a Shakur na swoją dużą wypłatę będzie musiał poczekać do tego, aż zawalczy albo z Tankiem, albo po prostu zawalczy w sposób mniej asekuracyjny niż zwykle. No, to jest pięściarz, który dba przede wszystkim o obronę i tego mu zabrać nie można. Obrona jest w boksie najważniejsza, ale Tank ma też świetną obronę, a jednocześnie chce się go oglądać, bo ma eksplozywny atak. Tego się, tak jak mówisz, nauczyć nie można, bo mówiłeś, że nie można nauczyć się twardości. Ja myślę, że nie można, że po prostu Guidi Vianello uwierzył w siebie. Tak samo nie można się nauczyć bić mocno po prostu, albo masz ciężką rękę, albo nie. I Mason to ma. Ciężką ma rękę również Iglesias, który walczył z... O, dobrze, że go wspomniałeś. Na tej samej gali. Iglesiasa widziałem tutaj na żywo w Polsce. Wszyscy ze sparingów podkreślali mi, jak mocno bije, jak niesamowicie mocno. Aż nie mogą uwierzyć w tę historię, gdzie był Marek Matyja i wielu innych pięściarzy, bodajże tylko Paweł Stępień sobie jakoś w miarę radził, ale on masakrował takich pięściarzy twardzieli ringowych, z których miałem okazję sparować, jak Tryc, jak Matyja. Jeśli tacy goście, którzy widzieli już naprawdę dużo, mówili, że to jest siła nieporównywalna z niczym, no to ja im wierzyłem. I jakby on pokazuje to samo w Kanadzie. Rozmawiałem przez chwilę z Agbeko po tej walce i mówił mi, że Iglesias bije zdecydowanie mocniej niż Morel, mimo że skończył go tak samo szybko, ale mówi, że jest pięściarzem według niego lepszym. Garcia z kolei, który trenował z Iglesiasem i trenował z Morelem, był w tej trójce, to mówił, że Morel był uważany za najlepszego z tej trójki. Garcia, Iglesias, Morel w tej kategorii wagowej na Kubie. Natomiast no, obaj pięściarze dorastają. Być może Iglesias dorósł do tego momentu, że przerósł Morela, ale na to będziemy musieli poczekać, na to, aż zmierzy się z trochę lepszymi zawodnikami. To w ogóle bardzo ciekawa sprawa, kończąc ten temacik, bardzo ciekawa sprawa. Przez półtora roku nagle pojawił się z Niemiec, półtora roku walczył na polskich galach, natomiast bardzo szybko wiedzieliśmy, że ten epizod walczenia na polskich galach dla Osleya Iglesiasa jest tylko i wyłącznie epizodem, bo to była tylko moment. Bardzo, bardzo dużo ciepłych słów od komentatorów ESPN-u na temat Iglesiasa i to jest pięściarz, którego będziemy widzieli w coraz większych walkach. Niewielu takich mamy, którzy w Polsce walczyli, mieli ten epizod, bo to nic więcej, te półtora roku nic więcej niż epizodem nie było, natomiast fajnie go oglądać, bo rzeczywiście super dorasta. Przechodzimy do tematu, bo mówiliśmy tutaj, kto z kim może jakie pieniądze zarobić, więc ja wyciągam swój telefon jakiś, nie wiem, 4 czy 5 dni temu, Turki Alaszek, który dziś mówi, że już chyba nie jest twarzą boksu, a jeszcze nie tak dawno wrzucał swoje zdjęcie, że jest twarzą boksu. Zapytał się kibiców, dziennikarzy, słuchajcie, powiedzcie mi 10 walk, które chcecie zobaczyć w 2024, 2025 roku. No więc ja dołączyłem się do tej listy, wymieniając, to jest moja dziesiątka, wrzucam tam z tyłu do siebie tą dziesiątkę, ale Państwu przeczytam. Crawford kontra Ennis, Ortiz Jr. kontra Madrimov, Stevenson, Lomachenko, no, tutaj na pewno pieniądze by były, Davis kontra Zepeda, co jest w ogóle crazy pojedynkiem, natomiast pytał się o pojedynki, które chcemy zobaczyć. Dlaczego nie? Ja bym chętnie zobaczył Davis kontra Zepeda, czyli rzeźnia kontra rzeźnia, Chu kontra Bohaciuk, Bakole kontra Zhang, Bivol, zwycięzca walki Bivol, Beterbiev kontra Benavides, Inoue Ahmad Aliyev, Mbili, którego widziałem z Mungią, tym bardziej bym go zobaczył i wydaje mi się, że Mbili by tą walkę przegrał. No i na koniec zostawiłem sobie coś, mówimy o tych wielkich walkach, bo takie pytał Turki Alaszek. Na koniec sobie zostawiłem walkę Cruiser, no bo jak nie mogłem i bym bardzo chętnie zobaczył Opetaja kontra Ramirez. To jest moja dziesiątka walk, które
życzeniowo zostały wysłane do Turki Al-Alsika. Nie wiem, ile z nich może zrobić. Natomiast jak wygląda twoja lista, Maciek? I powiedzmy, ograniczmy ją do 5 albo nawet 3 walk, które musisz zobaczyć. Musisz. Ja tej listy nie zrobiłem, także przepraszam, bo tak się umówiliśmy. Natomiast... Nie, jesteśmy, na pewno masz w głowie. Jesteśmy szczerzy tu z widzami, natomiast Bacoles Zhang to muszę od ciebie skopiować, bo ja chcę ten pojedynek zobaczyć. Tam na pewno nie będę się na nim nudził i ktoś padnie. No i ktoś padnie. A że obaj potrafią przyjąć i obaj potrafią uderzyć, no to będzie tu chodzenie po polu minowym. I wcale nie tak łatwo zgadnąć, który będzie lepszy w tej konfrontacji. Bacoles Zhang. Chciałbym zobaczyć Fury Joshua. Nie bez, bez fajnie jakby to była walka o wszystkie pasy, ale jeśli się tak nie zdarzy, jeśli Fury przegra z Usykiem, no to i tak bym chciał zobaczyć ten pojedynek ze względu na zaszłość i ze względu na to, że to są cały czas dwa topowe nazwiska. Jeśli chcę zobaczyć Zhang Bacole, które są zapleczem czołówki, to czemu nie zobaczyć byłych mistrzów w konfrontacji między sobą? Byłych mistrzów, którzy cały czas mają coś jeszcze w baku. Także tutaj na pewno to. Chciałbym zobaczyć Crawford Tennis ze względu na to, że są to dwa, może nie do końca podobne, natomiast są to dwóch instynktownych zawodników i chciałbym zobaczyć, który instynkt wygra. Ennis oczywiście jest młodszy, ale trzeba zauważyć, że Crawford jest dużo bardziej doświadczony i jeśli jeszcze ten prime powiedzmy ma, no to doświadczenie wtedy pomaga, bo mówimy często, że zawodnik jest doświadczony, a później przegrywa, bo gdzieś już te najlepsze lata ma ze sobą. Natomiast myślę, że jeszcze te Crawfordowi doświadczenie może w tej walce pomagać. Także Crawford Tennis to jest trzeci pojedynek. Chciałbym zobaczyć Gervonta Davisa z Shakurem Stevensonem i wcale nie wykluczam, że mimo, że Shakur u większości ekspertów będzie faworytem, że Gervonta ten pojedynek nie wygra. Chciałbym, to już mamy 4. Z moich ulubionych pięściarzy jest kto pozostał jeszcze? Teofimo Lopez. Też chciałbym Teofimo zobaczyć z jakimś dużym nazwiskiem pokroju, powiedzmy David Hanek. To byłby świetny, czy Ryan Garcia, jeśli ten wróci do boksu, bo nie pamiętam, ile jego kara wynosi. 2 lata czy rok? Tak, jeszcze rok. Jeszcze rok ma. Już nawet podobno kontakt jest z Turki, że jak się skończy jego dyskwalifikacja, to chętnie zrobi mu walkę. No to ten odpisał, ten, czyli Garcia odpisał, nie ma problemu, Turki, rób to, możesz mnie testować każdego dnia. No ale to, na razie to są opowieści o tym, czego nie wiemy, bo to Ryan Garcia i branie na poważnie jego oświadczeń, to już dawno żeśmy się z tego wyleczyli. Ale Teofimo Lopez z jednym z tych dwóch pięściarzy. Jak no tak, to byłaby waleczka. Jak najbardziej na tak, bo to jest ta sama kategoria. Wiem, że Canelo Alvarez nie wyraził chęci współpracy z Turkim, ale to się wszystko w boksie płynnie zmienia, wiesz o tym doskonale. I chciałbym jednak zobaczyć jego walkę z Benavidezem. Bardziej mnie ona jara niż pojedynek Benavideza ze zwycięzcą Beterbiev w Biwo, bo myślę, że Benavidez i Canelo też o tym powiedział, straci sporo w kategorii półciężkiej. On już nie będzie takim potworem, jakim był w kategorii super średniej, gdzie wnosił rzeczywiście dużo ponad swój limit i mógł bezkompromisowo iść na rywala. Gwozdyk już to pokazał, że tak nie będzie. Także Benavidez, Canelo jak najbardziej tak. I są to właśnie te moje pojedynki marzeń, jeśli się nawet połowa z nich ziści, a myślę, że dołoży do tego czy Turki, czy inni organizatorzy inne wielkie pojedynki, to tutaj myślę, że ten rok będzie równie wspaniały jak ten, który mamy w tej chwili. Powiem ci, że no nie wiem, jeszcze dobrych parę lat temu, czyli zanim pojawił się na scenie pięściarskiej Turki, no to były tak zwane pojedynki marzeń. Natomiast
ostatnie półtora roku, cokolwiek byśmy nie mówili na temat tej dyktatury Turkiego, bo to rzeczywiście jest, no to te marzenia zamieniają się w rzeczywistość. Natomiast ponieważ tytuł naszych spotkań cotygodniowych jest weryfikacja, potrzebuję, żebyś mnie zweryfikował lub nie. To jest oczywiście twój wybór, na żywo wszystko nagrywamy, żadnych rzeczy umówionych, ponieważ pozwoliłem sobie popełnić vloga, w którym zasugerowałem, że ewentualne zwycięstwo, no bo znamy datę, 21 grudnia 2024 Riad, to samo miejsce, gdzie pierwsza walka, znamy walkę, datę walki rewanżowej Aleksandra Usyka z Tysonem Fury. I pozwoliłem sobie na zrobienie vloga, gdzie, nie wiem, sporo część z niego, nie wiem, 8 czy 9 minut poświęciłem temu, że ktoś ma naprawdę bardzo krótką pamięć i jeśli uważa, że ewentualne zwycięstwo Tysona Fury w rewanżu jest możliwe, bo pierwsza walka wcale nie była, którą stawiałem, że wygrał Usyk, będąc na miejscu i oglądając później w telewizji, też wygrał tą walkę Usyk. Natomiast nie byłoby dla mnie żadnym szokiem, jakby wygrał tą walkę Tyson Fury. W życiu nie przypuszczałem, że to spowoduje tego typu komentarze, że w ogóle zapomnij, nie wiem, zajmij się baseballem albo, nie wiem, pływaniem synchronicznym. Parafrazuję, ale mniej więcej takie, nie wiem, wiara w narodzie albo wiara u moich vlogowiczów jest taka, że po tym, co widzieli przez 12 rund w Riadzie, nie ma żadnych szans, żeby Tyson Fury tą walkę wygrał. Teraz cicho siedzę i Maciek mówi. Mogą Państwo dołączyć się do krytyki również mojej osoby, bo ja uważam, że Tyson Fury ma absolutnie szansę ten pojedynek wygrać. Jeszcze trzeba będzie przyjrzeć się jego przygotowaniom, czy on rzeczywiście zacznie odpowiednio wcześnie, czy nie. Natomiast zmotywowany Tyson Fury jest w stanie wygrać i przygotowany odpowiednio jest w stanie wygrać z każdym. Ja nie wiem, czy my wspólnie tutaj z widzami oglądaliśmy ten sam pojedynek, bo do pewnego momentu to wydawało się, że Usyk jest na równi pochyłej. Tyson Fury ze względu na to, że prowadzi niehigieniczny tryb życia, musiał odczuć trudy wysokiego tempa tego pojedynku i wcześniej po prostu zgasł. Wcześniej mu się skończyło paliwo. Usyk wtedy mógł sobie poczynać odważniej i zranił Tysona Fury'ego. Znalazł na to sposób. Walka trochę się odwróciła. Natomiast trzeba o tym pamiętać, że to był dalej równy pojedynek i minimalnie wygrał w nim Aleksander Usyk. To nie była ani żadna deklaracja, ani knockout. Więc tutaj tak daleko, jak widzowie, bym nie szedł i dlatego daję szansę Tysonowi Fury'emu. Chcę też zauważyć, proszę Państwa, że to Aleksander Usyk został odniesiony do szatni przez swoich kolegów z narożnika, bo był tak wyczerpany, że nie był w stanie iść o własnych siłach i odwieziony później do szpitala. A Tyson Fury jakby był w dużo lepszym zdrowiu i w dużo lepszej kondycji, mimo że to on te otrzymywał teoretycznie najmocniejsze ciosy albo te najbardziej wyraziste w tym pojedynku. Więc sprawa wyglądała tak. Sam Aleksander Usyk powiedział, że to była dla niego najtrudniejsza walka w życiu. I jeśli nic się nie zmieni, bo tego nigdy nie możemy wiedzieć, bo Tysona Fury'ego psychika jest bardzo chwiejna. Oczywiście na walkach prezentował zawsze wysoki poziom i wystarczająco dużo do tego, żeby wygrywać do tego czasu. I nie wiemy, jak to się zmieni. Czy to będzie też ta równia pokryła i punkt zwrotny w karierze Tysona Fury'ego. Może tak być i wyjść Aleksander Usyk i się po prostu po nim przejechać. Ale jeśli Tyson Fury wyjdzie z pewnością siebie, charakterystyczną właśnie dla niego, no to myślę, że to będzie drugi tak wymagający pojedynek jak ten pierwszy i jest bardzo duża szansa, że Fury wygra ten pojedynek. Maciek, bez żadnych czeków wysyłanych w jego kierunku z mojej strony, stanął po mojej stronie, natomiast proszę mi wierzyć, jak Państwo nie, mam nadzieję, że Państwo, ci, którzy interesują się boksem, Maćka oglądali. No Maciek mówi to, co myśli, to nawet jakby myślał kompletnie, jakby myślałby przeciwko mnie, a wspólnie z Państwem, no to Państwo by to dzisiaj usłyszeli. No, na tym polegają te rozmowy, że mówimy uczciwie to, co myślimy, a nie akurat gdzie, w jakim programie jesteśmy, wtedy dostosowujemy się do tego, co trzeba powiedzieć. To nie w tym vlogu, weryfikacja zupełnie na tym nie polega. Maciek
Szkoda pewnie, że wakacje się skończyły, natomiast dasz sobie radę wypocząć, bo wiem, że lubisz aktywny pojedynek. Siedzenie w domu z książką to już bardziej dla mnie, chociaż ja też lubię gdzieś tam wyskoczyć. Wiele tematów w przyszłym tygodniu, parę polskich walk, które się odbędą, dowiedzieliśmy się o nich, między innymi Przemek Grunowski kontra Callum Walsh, parę tematów poruszymy, parę rzeczy nowych. Wiem, że już w tym momencie się szykują, może za tydzień będziemy mogli już o tym głośniej powiedzieć. Także dziękujemy jeszcze raz Państwu za uwagę. Ja i Maciek zawsze do Państwa dyspozycji. Dziękuję, do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam.